Witam serdecznie w kolejnym przeglądzie tygodnia. Dzisiejszy program poprowadzą dla Państwa Sylwia Sypek i Łukasz Piekarski. Rozpoczynamy od rodzinki.pl, która w zeszłym roku odwiedziła nasze miasto. Kręcony w naszym mieście był jeden z odcinków tego popularnego serialu. Za udział naszego miasta w tym serialu nasi włodarze zapłacili 80 tysięcy złotych. I już na początku artykułu jest pytanie, które chciałbym Ci zadać. Czy promocja, za którą miasto zapłaciło niemało pieniędzy, dzisiaj się opłaca? Dzisiaj widzimy jakieś efekty tej promocji. Ciężko jest mówić o efektach, dlatego że jak wiemy, nikt nie sporządził żadnego spisu, ile tak naprawdę w tym roku, od czasu w ogóle, kiedy odcinek rodzinki.pl został wyemitowany, ile turystów tak naprawdę Grudziądz odwiedziło. Aczkolwiek ta cena, którą Urząd Miasta zapłacił, na pewno była o wiele niższa niż jeżeli Grudziądz miałby pokazać się w bloku reklamowym na antenie TVP, bo jak wiadomo, te ceny są zdecydowanie wyższe. W serialu pojawiło się także kilka gadżetów. Najbardziej tutaj głośne były dwa gadżety, czyli trunek, który muszę nazwę przeczytać, bo jest dosyć dziwna, Huarahunga, o którą pytali mieszkańcy Grudziądza. Niestety ten trunek został wymyślony tylko na potrzeby serialu. Ale pojawił się także ręcznik z napisem Grudziądz is fun. I te ręczniki pojawiły się naprawdę. Są do nabycia w informacji turystycznej za 39 zł za sztukę. Tylko że te ręczniki miały pewnie promować miasto, a z tego, co czytamy w artykule, kupowane są tylko przez mieszkańców Grudziądza, czyli nie powinno być odwrotnie? Myślę, że powinno być odwrotnie. Szkoda, że napój procentowy jednak się nie pojawił, bo myślę, że on cieszyłby się dosyć dużym uznaniem zarówno wśród Grudziądzan, jak i turystów. Może też jest tak, że nie wszyscy turyści wiedzą, że mogą taki ręcznik nabyć, to po pierwsze. Po drugie, ta cena mnie zastanawia, bo jednak 39 zł za ręcznik to nie jest mały koszt. Może za słabo zareklamowane miejsce, w którym można nabyć te ręczniki, może za mało promocji jeszcze, może jeszcze powinny jakieś dodatkowe gadżety się pojawić, które można by stworzyć jakiś komplet gadżetów, gdzie między innymi ten ręcznik znalazłby się wśród nich. W artykule cytowany jest także jeden z mieszkańców Grudziądza, który twierdzi, że pojawienie się Grudziądza w popularnym serialu komediowym było ciekawym pomysłem, ale spodziewał się, że miasto pójdzie za ciosem. Było nasze miasto chociażby też w programie Ugotowani. I to dosyć niedawno. Kilka tygodni temu wyemitowany. Ale nasi mieszkańcy twierdzą, że Grudziądza powinno być więcej w telewizjach ogólnopolskich. Ja się nie zgodzę z tą opinią, że Grudziądza było mało w telewizji, dlatego że był Tatarak, co prawda jakiś czas temu już, ale był nagrywany też w Grudziądzu i faktycznie sceny te wyszły niesamowicie pięknie. Z tego co pamiętam, też był film o życiu Mikołaja Kopernika, jeżeli dobrze pamiętam, tak, który też był nagrywany u nas tutaj w Grudziądzu. Była Rodzinka.pl, byli Ugotowani, były też programy śniadaniowe, także trochę tych programów było. Nawet ostatnio prezydent Robert Malinowski występował w telewizji promując bieg Malinowskiego. Także z faktem, że jest o nas mało w mediach, akurat się bym nie zgodziła, ale zawsze może być nas jeszcze więcej. Warto również wspomnieć, że w ostatnim czasie w naszym mieście odbył się casting do nowej serii serialu Rodzinka.pl, a ci z Państwa, którzy nie widzieli właśnie tego serialu z Grudziądzem w tle, wszystkie odcinki dostępne są w internecie pod adresem strony, który widoczny jest obecnie na pasku poniżej. A teraz zmieniamy nieco tematykę. Pojawiły się w Grudziądzu za namową radnych i kierowców, mimo tego, że Zarząd Dróg Miejskich do tego pomysłu nie był zbyt optymistycznie nastawiony. Mowa o licznikach, które pojawiły się przy sygnalizacji świetlnej. No i jak się okazało, z podanych informacji przez Urząd Miasta i Zarząd Dróg Miejskich wynika, że niestety nie zdały w Grudziądzu swojego egzaminu. Czy faktycznie statystyki, które otrzymaliśmy od Urzędu Miasta i od Straży Miejskiej, możemy uznać Twoim zdaniem za wiarygodne? Czy te dane są wiarygodne? Sam osobiście przed kilkoma tygodniami rozmawiałem z komendantem Straży Miejskiej, panem Janem Przeczewskim, odnośnie właśnie tych liczników. Potwierdzał te dane, które przedłożył Urząd Miejski niedawno. Tylko dziwi mnie to, że u nas ten licznik się nie sprawdził, a sprawdza się w innych miastach, chociażby w Toruniu, gdzie no, prawie na każdym skrzyżowaniu są te liczniki. Podana została także informacja, że nie ma ustawy, która w sposób jasny określa,
i zezwala na montowanie w ogóle takich liczników i sytuacja, która pojawiła się w Grudziądzu, niejako też dotknęła Toruń, dlatego że nie wiadomo, czy te liczniki w związku z całą akcją, która pojawiła się w Grudziądzu, nie będą musiały także zostać zdemontowane tam. A jak się okazuje, torunianie, tak jak wspomniałeś, są zadowoleni z liczników. Może to nie jest też trochę tak, że te liczniki, które się pojawiły, to miały być jako dodatkowa informacja dla kierowców. Może grudziąccy kierowcy przestali być ostrożni. W momencie, kiedy te liczniki były montowane, zabrakło, może kampania informacji to jest zbyt duże słowo, ale takiej informacji, jak z tych liczników korzystać, bo no, kierowcy faktycznie, gdy widzą, że czas dobiega końca, zamiast zwolnić, przyspieszają i być może to było też powodem tych wysokich wskaźników danych przedłożonych przez Urząd Miasta. Ale w danych padło też stwierdzenie, że w niektórych miesiącach było nawet 100% tak. Zwiększenia. No akurat to wydaje mi się trochę wygórowane, bo nie wydaje mi się, żeby 100%, o 100% były podwyższone te dane. Jeszcze odnośnie liczników chciałbym zwrócić uwagę na to, że na niektórych sygnalizacjach w naszym mieście brakuje takiego charakterystycznego dźwięku dla osób niewidomych. Na przykład podam tu chociażby to skrzyżowanie, gdzie jest McDonald's. Mhm. Są, powiedzmy, trzy razy przechodziłem przez jezdnię, na pierwszych dwóch światłach jest sygnalizacja, a na trzecim na przykład nie ma, co wydaje się trochę sprzeczne, tak? Jeśli na poprzednich dwóch jest ten dźwięk sygnalizujący o świetle zielonym, a na trzecim na przykład nie ma. No i w takim razie jak taka osoba niewidoma ma się zachować? Ciekawe, czy swoją drogą, czy liczniki dla pieszych w Grudziądzu by się sprawdziły, ale chyba nie dane nam będzie już się o tym niestety przekonać. My już się z Państwem żegnamy i tradycyjnie zapraszamy na drugą część programu, czyli materiały wideo. Do zobaczenia. Ogień nadziei, który rozpoczął 10-letni Igrzyska Olimpiad Specjalnych ponownie w Grudziądzu. W sztafecie udział wzięli funkcjonariusze policyjni z całego kraju, w tym także z Grudziądza. Policyjna sztafeta bieg z pochodnią strzegących prawa niesie ogień olimpijski na 10-letnie ogólnopolskie Igrzyska Olimpiad Specjalnych, które odbywają się w Bydgoszczy. Tradycją już od wielu, wielu lat jest, że sztafeta strzegących prawa niesie ten ogień, na którym zapłonie znicz olimpijski. W tym roku letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych zawitają do Bydgoszczy. Idea organizowania tego typu wydarzeń jest niezwykle potrzebna. Sport bowiem odgrywa znaczącą rolę w życiu niemal każdej osoby niepełnosprawnej. Poprzez sporty osoby te rozwijają się psychofizycznie, poprawiają swój stan zdrowia, ale przede wszystkim tutaj udział tych osób w igrzyskach, w zawodach sportowych po prostu sprawia im wielką radość. Kolebką biegu z pochodnią strzegących prawa na rzecz olimpiad specjalnych są Stany Zjednoczone. To właśnie na terenie Ameryki Północnej wszystko się zaczęło. Idea zrodziła się na początku lat 80. ubiegłego stulecia w mieście Wichita w stanie Kansas, gdzie miejscowy szef, czy szef miejscowej policji wpadł na pomysł, który miał na celu informowanie, przede wszystkim informowanie społeczeństwa, miejscowego społeczeństwa o tym, że wśród nas istnieją ludzie niepełnosprawni intelektualnie. Według organizatorów sposób postrzegania przez Polaków osób niepełnosprawnych zmienia się zdecydowanie na plus. Od początku naszej działalności, a więc od początku lat 90. ubiegłego stulecia, bo dokładnie 21 lat temu zaczęliśmy naszą działalność na rzecz olimpiad specjalnych, sposób postrzegania tych osób zmienił się diametralnie. W tegorocznym biegu z pochodnią brał również udział jeden z uczestników 10 letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych. Tutaj ja mam ogień. Teraz niesie ogień, tak. Teraz niesie ogień, teraz będzie bieg. Tutaj prosiani tu są. A będziesz startował w jakich dyscyplinach, w jakich zawodach? Sportu. Będzie rzucał oszczepy. Do sztafety na terenie Grudziądza postanowili włączyć się także strażnicy miejscy. Popieramy różne takie imprezy charytatywne, w niektórych uczestniczymy, niektórych w jakiejś części drobnych jesteśmy sami inicjatorami. No, każdą ideę czy każdy problem, który wymaga nagłośnienia, a ten problem tej grupy osób, która w Bydgoszczy zacznie starty w olimpiadzie, również wymaga nagłośnienia, zwrócenia uwagi, no jest warta tego celu.
spotykają się nieprzerwanie od 1989 roku. Również i w tym roku Grudziądz zaszczycili swoją obecnością podczas 26. Zjazdu Kawalerzystów. Zaproszenie przyjęło 5 przedwojennych ułanów, w tym 2 stulatków, Tadeusz Bączkowski i Marian Michniewicz, którzy byli wychowankami najsłynniejszej i jedynej szkoły kawalerii w Grudziądzu. Po raz pierwszy zjazd odbył się w nieco innej formule. Miał charakter kameralnego spotkania, a główne uroczystości odbyły się nie na Błoniach Nadwiślańskich, ale w grupie na terenie jednostki i cmentarza wojennego, na którym spoczywają kawalerzyści m.in. z Pomorskiej Brygady Kawalerii 18 i 16 Pułku Ułanów. Piosenka mówi dalej, że właśnie za twoje trudy i zdoje wystrzelą ci 2 naboje, 3 naboje, a za twoje młode lata trąbka zagra trata tata. To wszystko ilustruje tą stosunkową nieważność tego, w momencie śmierci. Skupienie następuje później. Ono jest zawarte w ostatnim słowie tej piosenki, która mówi: śpij kolego w ciemnym grobie, niech się Polska przyśni tobie. To jest to właściwe pożegnanie, prawda? Refleksje przychodzą później. Refleksje przychodzą w takich momentach, w jakich jesteśmy dzisiaj, kiedy możemy się nareszcie skupić na tym, prawda? Razem zebrani, uczcić ich ofiary. Ponownie wracamy do stolicy polskiej kawalerii, aby wskrzesić chwałę oręża polskiego i jego chlubne tradycje przekazywać kolejnym pokoleniom. Pokoleniom w imieniu tych, którzy już odeszli na wieczną wartę. Szanowni Państwo, drodzy kawalerzyści II Rzeczpospolitej, cieszę się, że mimo upływającego czasu duch kawaleryjski jest wciąż żywy i inspiruje do działania wszystkich sympatyków tej formacji oraz członków kawaleryjskich rodzin. Podczas swojej podróży szlakiem pamięci Centrum Wyszkolenia Kawalerii w grupie na cmentarzu wojennym odbył się apel pamięci, uroczyste złożenie kwiatów i salwa honorowa. Trzyma! Ładuj! Salwą! Pan! Ładuj! Salwą! Pan! Ładuj! Salwą! Pan! Po części oficjalnej na terenie jednostki odbyły się pokazy jeździeckie klubu 18 Pułku Ułanów Pomorskich z Gdańska. Przygotowana została także wystawa upamiętniająca zeszłoroczny zjazd. Obchody związane ze świętem Ułanów zakończone zostały uroczystym spotkaniem w Grudziąckim Muzeum, gdzie wręczono odznaki honorowe Fundacji na rzecz Tradycji Jazdy Polskiej. Coroczne spotkania to okazja do kultywowania i podtrzymywania tradycji pułków kawaleryjskich. To spotkanie również było szczególne, zwłaszcza że zbliża się 75. rocznica wybuchu wojny, która zamknęła historię kawalerii na zawsze. Tradycją stało się już, że w każdy przedostatni weekend sierpnia do Gruczna, usytuowanego w Malowniczej Dolinie, niedaleko Świecia, zjeżdżają tłumy smakoszy i miłośnicy nowych kulinarnych doznań. Festiwal Smaku to jeden z pierwszych polskich festiwali kulinarnych, który w tym roku odbył się po raz 9. Wystawcy podczas tego gigantycznego pikniku zachwalali swoje towary, a wybierać było w czym, bo stragany uginały się od specjałów, które nie tylko są smaczne, ale i zdrowe. Gęsina jest produktem w ogóle wędzonym, jeżeli chodzi o produkt, jeżeli chodzi o termin, to sam w sobie produkt wędzony ma długi termin ważności. Odpowiednio wędzony, starą metodą, zimnym dymem, potrafi wytrzymać do 2 tygodni i więcej. Staramy się robić tradycyjną, domową, polską, wielkopolską kuchnię. I stąd powstają, stosujemy przy tym regionalne produkty. I tak na przykład wytwarzamy twaróg, z którego robimy gzik i podajemy pyrę z gzikiem, to jest charakterystyczne dla Wielkopolski. Z roku na rok impreza przyciąga coraz więcej odwiedzających nie tylko z północnej Polski, ale także z innych rejonów kraju, a nawet z zagranicy. No, dużo ciekawych rzeczy, naturalna, zdrowa żywność. Można dzieciom też pokazać, jak to kiedyś było robione naturalnie. Tak, bo my jesteśmy z Ukrainy i tu tak po raz pierwszy tu na ten festiwal trafiliśmy. I co Państwo już smakowaliście? Co smakuje najbardziej? Piwo, tylko piwo na razie smakuje nam. Jesteśmy tutaj z rodziną pierwszy raz i przyciąga nas, podoba nam się to, że można posmakować różnych potraw, kupić sobie coś tradycyjnego z tej kuchni ekologicznej, takiej wiejskiej.
Festiwal Smaku to nie tylko nieograniczone możliwości degustacji swojskiego jadła. To także okazja, by o produktach spożywczych dowiedzieć się nieco więcej. Swoją wiedzą z tymi, którzy byli jej głodni, dzielił się kucharz Grzegorz Łapanowski, znany także jako prowadzący program Top Chef, który szturmem podbił polską widownię. Dla tych, którzy znużeni byli wędrówką zatłoczonymi ścieżkami między straganami, organizatorzy przygotowali dodatkowe atrakcje. Jedną z nich był pokaz pracy psów pasterskich. W dniu dzisiejszym prezentowaliśmy umiejętności psów zaganiających rasy Border Collie, pracujących ze stadem kaczek. Border Collie to są psy, które w większości wypadków mają genetyczne predyspozycje do tej pracy. Tak naprawdę nie trzeba ich tresować, to jest największa tajemnica, tylko trzeba porządnie nazwać to, co się dzieje i podporządkować je sobie w znaczeniu takim, żeby pracowały dla mnie, a nie dla siebie. W tym roku także Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły, które jest organizatorem festiwalu, odebrało z rąk marszałka Piotra Całbeckiego medal za działania służące kultywowaniu tradycji i promocję regionu. Jest to zlot skupiający miłośników marki Honda. Pojawiły się także Toyoty, Nissany, a także zrzeszone kluby w Grudziądzu, czyli Fast Group zrzeszający wszystkie marki aut oraz Grounders Garage skupiający głównie Ople. Jest to już piąta edycja zlotu, z czego trzecia już jest oficjalna. Organizatorem jest klub Honda Team Grudziądz oraz Automobil Klub Toruński, delegatura w Grudziądzu. Dlaczego Honda? Przede wszystkim niezawodność. To jest ponadczasowa linia auta, która podoba się nawet po wielu latach. To jest mnogość części, którymi możemy te auta podwyższać im moc. To są przede wszystkim ludzie, którzy sobie pomagają. To są spore jakieś grupy ludzi, których można spotkać na różnych zlotach. No coś w sobie ma to auto. Organizujemy konkurencję na najładniejsze auto, najładniejszą komorę zlotu, najniższe auto oraz najgłośniejszy wydech. Nasi sponsorzy oferowali nagrody dość wartościowe. Chodzi głównie o jakieś gadżety, części samochodowe. Coś, co każdy fan motoryzacji z chęcią przygarnie do swojego auta. Na hamowni możemy sprawdzić moc auta, która mierzona jest na rolkach. Mogą sprawdzić auta zarówno z napędem na jedną oś oraz z napędem na cztery koła. Koszt takiej hamowni to jest 50 zł w przypadku Honda i 60 dla innych marek. Na tym placu będą konkurencje zgrywane dwie. Mianowicie będzie to time attack oraz jazda na dochodzenie. Time attack polega głównie na jeździe między pachołkami na czas. Mamy specjalną fotocelę, która będzie mierzyła czas, więc nie będzie to w żaden sposób amatorski sposób mierzone. Druga konkurencja to jazda na dochodzenie, gdzie będą ścierały się ze sobą dwa auta i będą się wzajemnie eliminować na zasadzie półfinałów, tak samo było na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej w Brazylii. Mamy przyjemność zabezpieczać medycznie zawody i konkurencje, które tutaj się odbywają, także przygotowaliśmy specjalnie wyposażoną karetkę właśnie do zdarzeń, które mogą mieć tutaj miejsce. Ponadto także prowadzimy akcję szkoleniową z zakresu resuscytacji, a także mamy przyjemność grudziądzaną mierzyć tętno ciśnienie oraz saturację. Patrzymy, jak bardzo te parametry podnoszą się w górę przy tego typu imprezie. Przypominamy oczywiście, że zapraszamy do rywalizacji właśnie w takich miejscach wyznaczonych i przygotowanych, jak to oczywiście wyścigi w ruchu miejskim są nie do przyjęcia i są niebezpieczne, także bawcie się z nami właśnie bezpiecznie, bo po to tutaj jesteśmy. Nad stadionem rozprzestrzeniała się piękna tęcza, wyszło słońce. Korzystna aura niestety nie pomogła piłkarzom Olimpii Grudziądz. Biało-zieloni w kolejnym meczu przed własną publicznością tracą punkty. Tym razem wojownikom trenera Kubickiego urwali je nawciarze z Płocka, których prowadzi nie kto inny jak doskonale znany w tym 100-tysięcznym mieście nad Wisłą Marcin Kaczmarek. Pierwsza odsłona tego boju wyglądała niemrawo, choć z delikatnym wskazaniem na gości. Olimpia obudziła się dopiero w 36 minucie. Niefrasobliwość obrońców z Płocka wykorzystał Michał Peter Bućko. Zmiana stron na boisku przyniosła również zmianę na tablicy wyników. Nawciarze również skorzystali z błędu, jaki tym razem przytrafił się defensorom z Grudziądza. W 69 minucie wyrównał Paweł Magdoń. Gdy zabrzmiał ostatni gwizdek, trudno było mówić o tym, że którejś z drużyn bardziej należało się tutaj 3 punkty. Remis wydawał się sprawiedliwym rozstrzygnięciem. Spodziewaliśmy się wyrównanego meczu, na pewno w drugiej połowie nie wyglądało to jakoś za dobrze, nie stwarzaliśmy sobie sytuacji. W pierwszej może było trochę lepiej, prowadziliśmy w ostatnim fragmencie, no szkoda, że straciliśmy, bo mogliśmy w tym wyrównanym meczu zgarnąć 3 punkty. Jak to zwykle bywa w spotkaniach na tak zwanym styku, z upływem czasu robi się nerwowo i miejscami wręcz brutalnie.
Podobnie było w środowe popołudnie w Grudziądzu. To już po bramce, gdzie chcieliśmy tą bramkę odrobić i na pewno no, w tej lidze trzeba mówię, no, trochę więcej pracować niż w pierwszej, niż w Ekstraklasie i tu trzeba też dołożyć trochę serca ambicji, bo jak tego nie dołożysz, to punktów nie będzie. Prócz rywalizacji ligowej środowy mecz miał jeszcze jedno dno. W barwach Wisły Płock godzinny występ zaliczył Piotr Ruszkul, który latem biel z zielenią zamienił na naftę. Mecz jak najbardziej wyrównany i punkt po punkcie podzielony, także my się z tego cieszymy. Teraz za bardzo nie ma co tego rozpamiętywać. Dzisiaj jest jeden punkt, przywozimy do Płocka i po prostu musimy się skupić tylko i wyłącznie teraz na najbliższym meczu za 3 dni z Katowicami. Remis sprawiedliwy, ale co by było gdyby? W tej sytuacji arbiter odgwizdał 11. Na gorąco można komuś albo pomóc, albo zaszkodzić sędziemu, wyrażając jakieś tam opinie. Tutaj byliśmy świadkami wielu sytuacji, gdzie trenerzy drużyn przeciwnych bardzo surowo oceniali sędziego, jednakże powtórki czy obejrzenie meczu na kasecie, czy tam na CD, czy na pendrive, pokazuje, jak można łatwo kogoś skrzywdzić jakąś opinią, dlatego daleki jestem od ocen sędziego. Na koniec pytanie zagadka. Gdzie bardzo często, poza boiskiem oczywiście, spoglądali kibice z Grudziądza? Na ławkę trenerską Wisły Płock. W końcu, tak jak wspomnieliśmy, zasiada na niej człowiek, który z Olimpią do pierwszej ligi przywędrował aż z trzeciej. Spotkały się dwie drużyny, które mają na pewno więcej umiejętności i jakości niż to dzisiaj pokazały. Wydaje mi się, że ten mecz nie stał na jakimś bardzo dobrym poziomie, dlatego uważam, że ten remis nie krzywdzi żadnej z drużyn. Teraz przed Olimpią pierwszy bój w tym sezonie z ligowym Beniaminkiem. Biało-zieloni zmierzą się na wyjeździe z Wigrami Suwałki. Być może w starciu z grudziąskim zespołem więcej czasu na murawie dostanie ten, który nie raz i nie dwa razy ratował łódzki Widzew, Darwydas Sernas.